O, brak mapy. To już za nowość, mógłbym rzec. Podejście agresywne 3. Okej, okej. Tutaj wiem, że panem hostem jest ten koleś, co ma ksywę Big Fina. Zobaczymy generalnie, co to będzie. W ogóle każdy się na biało ubrał. Prawie poza nim, bo wziął czarne spodnie. Ale tak to każdy kompletnie na biało. Dobra. Wbijamy do samochodziku. Samochodzik najtańszy to jest najważniejsze. Bronie nie są już najtańsze. Levele mamy 137 i 39. Okej. Ciekawie może być, naprawdę bardzo ciekawie. Zobaczmy oczywiście, co będzie, bo jesteśmy w trzech. Poziom już czaszką. To może być w trzech. Wiadomo, albo gotówka, albo złoto. No ja nigdy nie będę wątpił w to, że pojawią się obrazy. Ja nawet nie daję takiej opcji, że mogą być obrazy. To nie jestem w stanie wierzyć, że ktoś na obrazy będzie brał więcej niż dwie osoby, po prostu, nie? Chyba, że wiadomo, ktoś coś robi ten napad załóżmy pierwszy raz, to może wtedy, albo na przykład, nie wiem, z kolegami, to jeszcze. Ale, kurde, jak on jedzie tym samochodem, prawie jak ja bym jeździł. Ale naprawdę nie chce mi się w to wierzyć, że ktoś by brał więcej osób na obrazy niż dwóch. Dawajcie, wchodzimy. Zobaczymy, jak to będzie. Czy zrobi chociaż dostawy Dugana na agresywny, bo to wbrew pozorom to jest najważniejsza rzecz. Czyli dostawy Dugana. Znaczy, nie do końca, znaczy też dokładnie, nie, żeby powiedzieć, nie do końca też najważniejsza. Ponieważ jest jedna rzecz, która jest bardzo istotna, nie? Bo możemy mieć oczywiście lepsze bronie i wtedy nie są potrzebne już dostawy do Gana, żeby robić, ale no, powiem, że to jest taki średni deal, ale też warto o tym wspomnieć, że nie jest to potrzebne. Więc oczywiście zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Nie zrobił ścieżek patrolowych. A, ściągnął im te. Dostawy są ściągnięte. No to też spoko w takim razie. Jak są ściągnięte, no to wszystko jest zrobione. Nie zrobił też armorów, bo bardzo mocno życie spadło. Więc nie mamy ulepszonych armorów. To jest też szkoda. Będzie trzeba generalnie uważać na wszystko, co się dzieje. Wszystko, co się rusza, będzie trzeba uważać. Dobrze, więc słuchajcie, drużyno. Plan jest prosty, musimy ukraść, nie wiadomo co tam jest, ale musimy to ukraść jak najlepiej, jak to będzie tylko i wyłącznie możliwe. Ja standardowo będę jeszcze tobie na środek, dokładnie będę szedł, poszłem i tak dalej, nie? Tak, takie będą zasady, tak to będzie, ja wam mówię. Dobrze, więc jesteśmy już przy drzwiach, możemy zacząć walić ładunki, tylko niech jeszcze jeden koleś przyjdzie, ostatni. I możemy zaczynać walić ładunki. On ma tylko dwa, ja mam trzy, co prawda. Ten, nie wiem, też chyba chciał położyć, bo widzę, że wyciągnął minę. Ale to nie takie ładunki kładziemy. Troszeczkę inne ładunki się kładzie. Takie, no, specjalnie przygotowane. I koleś bardzo szybko wybrał któryś z nich numer. Gaduję, że pan host. Złoto. Złoto na 4. No to niedobrze. Nie do końca, że w tym sensie, że niedobrze. Niedobrze pod tym względem. Zobaczcie, teraz tamten koleś źle zrobił. Mógł pobiec, postawić kolejny ładunek. Tak nie zrobił. Dobra, otwieramy drzwi w takim razie ręcznie. Będzie to może i szybsze, ale no wiadomo, trzeba pierw je otworzyć. Potem będzie można zbierać. Tak to mają już wszystko otwarte, ja tylko ostatnie zbieram, więc w zasadzie już tu, znaczy otwieram właściwie w zasadzie ostatnie. Więc w zasadzie no to jest wszystko. Nie ma zupełnie już tutaj nic i tylko oni muszą pozbierać, więc zobaczymy oczywiście, jakim to wyjdzie. Czy w ogóle uda im się to zrobić, bo to też jest dobre pytanie. Gdzie będzie szedł ten level najniższy, bo on tutaj jest głównym zbieraczem, tak mógłbym to określić. Jeżeli on się pogubi, no to już będzie przypał. Ale widzę, że chyba jakoś trafia, bo będzie zabierał F, więc świetnie, no. No i dostał tylko B i H, tak naprawdę musi pan host ogarnąć. Mam nadzieję, że pierw pobiegnie na H. Nie, pierw zabiorę to, co jest bliżej, bo jest bliżej. Tak, to ma sens. Ja pobiegnę w takim razie na H, no bo znaczy tego nie da się zrobić. Jak zawsze, randomy muszą pokazywać, że nie, zrobimy inaczej. Dobra, zabieramy to. Mam nadzieję, że żaden z nich nie będzie anulował w czasie zbierania, no. Zebrali, więc ja zbieram ostatni wózek i będziemy mogli się jechać stąd. To no, jeszcze parę sztabek i możemy wychodzić. No, spokojnie. Pieszy się nam? Raczej nie. Do tego już pełne zdrowie jest, więc też super. No i wychodzimy. Już musimy wejść w pierwszą osobę, bo jak jesteśmy na tym, ze złotem, no to jak już mamy dwie kubki, no to już trzeba chodzić niestety z pierwszej osoby. Inaczej tego nie da się zrobić. I walenie karty. No, zrobili idealnie. Dobra, no to ja przechodzę w pierwszą osobę. Wybiec po prostu szybciej i zobaczymy, jak to wyjdzie. Chociaż nie wiem, czy nie zmienię po prostu w kasynie to na trzecią. Gdyż no tutaj no może dużo się dziać. A z pierwszej jest trochę bardzo ograniczony ruch generalnie. Nie jest taki swobodny jak z trzeciej. Ale zaraz zobaczymy oczywiście. Przebiegamy, choć zobaczymy, czy jeszcze ktoś zrobi przepustki, to też jest dosyć istotne. Robił czy nie zrobił? Dobra. Teraz tak. Jak tutaj to izakowo rozegrać?
Tutaj taki Isaac Style normalnie będzie grany. Dobra, jeszcze tutaj jeden jest. I to tyle. No oczywiście pójdziemy tym, co zrobił. Pakowanie panelu. Okej. Okay. Tego i tak nie da się wysadzić, nie? Oni jedyne co mogą wysadzić to drzwi. Tak w zasadzie, więc tylko to. Nie można wysadzić panelu tym. Jeżeli chodzi o odciski, nie? Nie można go wysadzić. Tylko kulki można wysadzać. To jest bug, ale może on został naprawiony. Niektóre bugi po prostu zostały ponaprawiane. Dlatego wykorzystało się inne bugi, żeby obejść te bugi. Tak jakby to można określić. Kiedyś był tak z cichym podejściem. Pamiętam, że nie dało się zabijać gościa przy recepcji, a... O, koleś od razu wyspamował E i zostawił tego kolesia, no. Brawo, brawo panie hoście. Świetna decyzja, panie hoście. Jesteśmy zadowoleni z pana hosta, że taki oto pan host może tutaj z nami biegać. Uznam, że to nie ma sensu i... poddał. Jest wiele możliwości, co się mogło na dole wydarzyć. Ale jedno, co jest pewne, to że pan host odjechał i go zostawił na dole. Dobrze, po resecie otrzymujemy magiczne zdolności. Zdolność nazywana jumpem po prostu. Możemy teraz biegać szybciej ze złotem. Więc możemy po prostu teraz dosłownie już grać takiego Isaaca. Same headshoty normalnie będą strzelane, tylko trzeba trafić oczywiście w ten headshoty. I będzie wszystko okej. Okay. Myślę, że nie będzie problemu. Oczywiście znowu powtórzymy sytuację, czyli otwieranie drzwi. Niestety nie da się, tak jak mówię, postawić nic na te drzwi, więc trzeba je otworzyć. Dobra, drzwi otwarte. Mam nadzieję, że teraz pan host tam się nie wbije do środka, nie wiadomo jak szybko. Wszyscy wejdą. Świetnie, teraz możemy wchodzić do góry. Teraz to ma sens. Tak jak wtedy. Wtedy to nie miało sensu. Zaczynamy pierw od samego tutaj początku, zająć się tym. Koleś wchodzi tu, żebyśmy zabierali złoto. Znaczy dodatkowy hajs na agresywnym. Znaczy powiem dlaczego to według mnie nie ma sensu zabieranie tej gotówki. Jednym powodem jest to, że oni cały czas są pod ostrzałem botów. A za tym idzie, co ja zbieram możemy stracić, a tak możemy po prostu szybkim ruchem ucieknąć. To jest ta właśnie ta jedna rzecz, którą jest, nie patrzcie. Ja zabrałem tak naprawdę, nie wiem, już może z 30 tysięcy, a już 10 tysięcy poszło strzelaninie po prostu. Czego no bo się bawią z botami, a tak po prostu mogliby uciec, nie? Z 50-60 może tu i było w środku, ale no trochę jest stracone przez strzelaninę. To jest ta właśnie rzecz. Dobrze, więc ja w każdym razie już mogę wychodzić do wyjścia. Zobaczymy, czy wyjdziemy coś, czy jakbyśmy zebrali ten dzienny utarcie, cokolwiek by było, czy też i nie by było. Na ten moment jesteśmy około jakieś 30 tysięcy w skrócie do przodu. Więc tyle mogę powiedzieć. Jakieś 30k jesteśmy do przodu. Zobaczymy, czy oczywiście te 30k się utrzyma więcej. A i tak ogólnie 30 tysięcy na napadzie na kasę to nie jest jakoś specjalnie duża kwota. Dosyć mało zebrana z dodatkowego sejfu. Tak jest. Okej, okay, więc na cicho, agresywnie uciekamy stadionem. Uciekamy tylko i wyłącznie dlatego, bo mamy mniejszą ilość przeciwników. Przez to będzie banalnie prosto. Po prostu nam uciec, nie? I to jest właśnie najważniejsze, by było jak najprościej nam uciec. I musimy się strzelać z botami. Tutaj możemy jak najmniej stracić, nie? Patrzcie, mimo że, nie wiem, 7 pocisków może w nas strzelić, czy coś w tym stylu. A jak widzicie, no już straciliśmy 7 tysięcy z naszej gotówki. Więc nieciekawa sytuacja. Tutaj widzę, że shotguna nieźle nawala, ale shotgun power wydaje mi się, że tutaj w tym wypadku to nie jest. Ale już poszło. Praktycznie cały hajs, który zebrałem z dziennego targu już się zgubił. Co najwyżej pozwoli utrzymać nam kwotę, która jest tutaj najbliżej. Samochody. Akurat fakt, że samochody zrespiły się najbliżej. Można pojechać od razu na helikopter, ale widzę, że on to wziął takie dziadostwo, że to tym się ledwo będzie dało prowadzić. Zobaczymy, czy ktoś tu... Nie wbijają do mnie, oni jadą sobie we dwóch. Zobaczmy, gdzie oni jadą. O, dobrze jadą, bardzo dobrze. Tam je jadą w dobrą stronę, czy jeszcze tylko skręcą. Mam nadzieję, że nie będą skręcać tutaj, jak im strzałka prowadzi, tylko zjadą rzeczywiście na ten helikopter. Będzie wtedy bardzo dobrze. Świetnie, tutaj aż sam się walnąłem. Nie mogę przegrać tego wyścigu, to będę pierwszy. Przynajmniej dobrze, że koleś zna drogę na helikopter, to jest przynajmniej bardzo dobrze. Już myślałem przez chwilę, że niestety nie pojedzie na helikopter, to będzie przypał. Widzę, że ten koleś nie umie korzystać z mocy wzroku. Moc wzroku nie jest jego dobrym atutem, dlatego nie umiał tam wejść. Serio, jak on nie będzie umiał wejść trochę do góry, no to nie, jednak potrafi już. Myślałem, że nie potrafi wejść. Nie widział jak się wschodzi, więc on nie wie jak tu wejść. Dobra, no trudno. Kieruje pan host, zobaczymy. Zobaczymy, czy ten koleś będzie potrafił tutaj wejść. A widzę, że on już czasu nie pozostawia mu. A już potrafił wejść. Już potrafił. Dobra, zabrał go. Świetnie. I bardzo dobrze. No i możemy lecieć pod do kupca. I to, co zarobiliśmy z jednego targu właśnie w tym momencie, to się zgubiło, nie? Utrzymaliśmy kwotę, która tylko była przy wyjściu, czyli tam te 2800. Jakoś gdzieś tak, bo przy wyjściu całkowicie ze sklepu
naprawdę to wiadomo, że było pewne więcej. Zaczynają ją powoli gubić. Pościg, zobaczymy, czy tylko tutaj nie wlecą. Ja nie wlecieli. W takim razie uda się wszystko, już się wszystko praktycznie udało. Niewiele tak naprawdę pozostało. Więc tylko, że musi jeszcze tylko dolecieć. Spoko, na pewno wszystko się udało. To było fajne. Teraz niestety tylko zużył hajs na bezużyteczne bronie. To jest jedyny minus, ale już trudno. Może dalej polecić, nie musi tutaj stać. Bo żaden już nie pamięta, gdzie był punkt i dlatego teraz tak leci. No jest spoko. Już się zgubili, na pewno wie, gdzie lecieć. Ale zjechał w dół. Myślałem, że się rozbija przez chwilę. Ale będzie chyba przez ten dolny most leciał z tego, co tak czuję. Więc oj, tak, tak. Kurde, ale rozpędzony. No, świetnie. No i dobra, zaliczony punkt. Gitara się ma po prostu, wkrótce się wydarzyła. Teraz tak, albo ja mam platynę, albo on ma platynę. A chyba to jest moja postać, chyba ja dawałem teczkę. Więc chyba ja mam tutaj platynę, dostałem za to. Tak, tak jest. I zobaczymy, jaki będzie hajs do podziału generalnie. 2 miliony. No i z 2 milionów dla nas jest 20%. O, no to 400 tysięcy. To fajnie, przynajmniej dobry hajsik był. No i nieźle. Widzę, że ładna tabela, ładnie, ładnie. A więc plansza na dzisiejszy odcinek wylosowała się, o właśnie, taka. No i po zakreśleniu pól, no, no tutaj nie ma za wiele do zakreślania, no bo wszystko się udało, no więc. Można było szczerze z tego napadu zarobić więcej, gdyby wziął wiadomo tańszą ekipę, już tutaj trudno. W każdym razie to byłoby na tyle, do następnego, cześć.